Pytamy szlachetnego, tak? Jesteśmy na zwołanym sejmiku ziemskim prowincji wrocławskiej 14 lutego 2016 roku w restauracji Wieniawa, Gajowiecka 130 we Wrocławiu. Poseł ziemski Wojciech Strąg i moja skromna osoba, marszałek nadal sejmiku ziemskiego prowincji wrocławskiej. Niestety jesteśmy tylko we dwoje, więc sesja nie może się odbyć. Miała być to piąta sesja. Robimy w takim razie limitę, na kiedy też to uzgodnimy. Będą przekazane dzieci. Może... Będziecie Państwo potrzebowali barama, to ja Państwu przyniosę. Na razie. Zrobimy krótkie nagranie. Tak sprawdzam od razu, na kiedy to omówić. Kiedy Panowie pasowo mogą mówić. W soboty czy w niedzielę bardziej? Właśnie tam jest różnie, bo czasami w sobotę pracuję. Czyli w niedzielę bardziej. A w niedzielę czasami też mam wyjazdy i takie to jest. Ale no jeśli odgórnie coś zarzuciłem, to jeszcze jestem w stanie z tym dostosować. No to 13? Nie. To jest. Albo tydzień później, albo... No właśnie jest tutaj ten problem z tym marcowym sejmowalnym. On jest tutaj 19.30. Czyli po nim... To później najlepiej było. Czy przed 13? Co dwa tygodnie? 6. To jest pierwszy tydzień marca? Tak. Tutaj. Będziemy do skutku. Bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, jakieś informacje z tamtego wolnego. Nie wiem, co się wydarzy na tym sejmie. Bo jeżeli nie ma nagrań... To jest we Wrocławiu, tak? Nie, we Wrocławiu właśnie. We Wrocławiu ma się odbyć za tydzień, 21. 21 o godzinie 15. To może być niedzielę 15, to co on chce? Tak, a chcę, życzy sobie właśnie Wojciech Edward Leszczyński, życzy sobie sejm generalny wojewódzki w niedzielę. Widzicie Państwo, to jest frekwencja, nie? Po prostu powiaty nie interesują się sejmikowaniem na razie. Nawet niestety osoby, które tutaj były w zdjęciu. Przede wszystkim marszałek sejmiku wrockiego Sławomir Saloman nie przybył. Asesor sejmiku naszego Henryk Swół nie przybył. I też osoba, która ostatnio była, Andrzej nie przybył. Widzicie Państwo, jak to się dzieje. No i ja proponuję na 6. Za 2 tygodnie. Za 3 tygodnie to jest. Za 3 tygodnie. 21 to jest 1 tydzień, 28 lutego to jest 2 tydzień i 3 za 3 tygodnie. 6. I to jest jakby naprawdę proszę wziąć to poważnie. Bo przynajmniej 3 osoby potrzebujemy, żeby obrady się odbyły. Czyli jest to limita 5. sesji na 6 marca. 6 marca. O godzinie 11. W miejscu tym samym, czyli restauracja Kudowo-Pilna. Czy może to jeszcze podamy? Nie bardzo, bo co ja mam to potem wymyśleć sama? Jestem zupełnie sama z tym wszystkim. Przy takiej... po prostu przy takim działaniu posłów ziemskich, którzy raz przychodzą, raz nie przychodzą, przyjdę, nie przyjdę, przyjdę raz, nie podobało się, nie przyjdę, następnym razem, no, po prostu
nie tutaj. Dobrze. Czyli limita piątej sesji. No i chcę coś jeszcze powiedzieć. Że jesteśmy sfrustrowani, prawda? Z zaangażowaniem. Osób. Osobiście wzywałam przez Twittera, wzywałam wojewodę tego 35-letniego, ma 35 lat, Paweł Kryniak. Na Twitterze napisałam do niego, że oczywiście pan wojewoda nie osobiście, a więc nie przyśle kogoś, prokurenta, kogokolwiek. No widzimy, że nie przysłał. Może jacyś tajniacy gdzieś tam stoją. No a jest o czym rozmawiać, dlatego że województwo dolnośląskie jest zadłużone, bardziej województwo w Polsce. Znaczy, że ziemi jest wysprzedane? Dokładnie. Wodociągi, dowiedzieliśmy się, są, że nagle znalazły się w rękach prywatnych i to firmy izraelskie. Izraelskie. No, to jest miejskie przedsiębiorstwo wodociągów. Zarządzane jest przez miasto, ale właściciele są niesamowite. Firma izraelska. No i Wrocław, stolicą kultury europejskiej, wysokobudżetowa. Kolejne pieniądze puszczone w powietrze. Za to można by zlikwidować program mieszkaniowy we Wrocławiu. Za te same pieniądze. No właśnie. I dalej zbliżające się w maju Global Forum i Atlantic Council, odbywające się co roku we Wrocławiu, także wysokobudżetowa. Impreza żydowska, bo to już trzeba mówić jasnym tekstem, że Global Forum to jest tak naprawdę jakiś kongres Żydów międzynarodowych, na który przyjeżdżają oficjele. W tamtym roku był Sikorski, ten mąż swojej żony Applebaum, ówczesny w randze marszałka Sejmu bodajże, bo on był ministrem spraw zagranicznych długo, ale chyba wtedy już w rządzie Ewy Kopacz był marszałkiem Sejmu. Był minister obrony narodowej Siemoniak, no i sam Bronisław Komorowski. A więc kogo możemy się spodziewać w tym roku we Wrocławiu? Prawda? Czyli co, Antoni Macierewicz ma przyjechać, Andrzej Duda ma przyjechać i Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, tacy ludzie do Wrocławia na ten Global Forum. A my co? Płacimy za czyjeś pomysły, z własnych podatków. Nic konkretnego dla samego miasta i dla Wrocławia się nie dzieje. Tyle, zakończamy. Tak, dziękujemy bardzo. Do następnego razu, czyli w niedzielę 6 marca, limita piątej sesji o godzinie 11:00.